Materiały filmowe realizowane dzięki wsparciu patronów. Dobrze. No to tak. Wracając do sedna, jeżeli też ktoś jeszcze ma jakieś pytania na czacie, to zapraszamy do zadawania ich. Tak jest. Ami, starter podobał się bardzo. Widać, że jest napisany w taki sposób, żeby w przystępny sposób zaproponować system cały, jakim jest kosmiczny młotek. I spodobało mi się i to, i to. Generalnie nie miałem zbyt dużej styczności z 40 tysięcy wcześniej, ale naprawdę muzyka i cały setting spłynął na mnie niczym łaska imperatora i nabrałem bardzo dużej ochoty już w trakcie sesji na pogłębienie z mojej wiedzy o lore. To tyle ode mnie. Okay. Tomku? To ja jestem kolejny w kolejce. Więc tak, ja w sumie właśnie pierwszy raz miałem styczność z Streets RPG-em, jakim jest War 4000. Wcześniej się gdzieś tym settingiem obijałem o planszówki, czy właśnie o gry na kompa. No i wiadomo, gdzieś przez znajomych zawsze się obijał, ten świat jednak jest gdzieś cały czas żywy. I szczerze tak, jeżeli chodzi o samą mechanikę gry i sam system, to jest naprawdę fajnie, jest przystępny, szybki i nie stanowiający problemów dla ludzi, którzy tak naprawdę zaczynają. Bardzo szybko jest to łatwo pojąć, więc to jest taki duży plusik. A jeżeli o sam klimat sesji ze startera i świata, sztosik, nie jestem jakimś wielkim fanem RPG-ów przyszłości, tak szczerze mówiąc, ja się mega wciągnąłem w klimat Warha Imperatora, a muzyka w tle robi robotę, więc na plusik. O, to prawda. Cały twór Warhammera 40 tysięcy z tym swoim takim neogotyckim klimatem w dalekiej przyszłości, w której zapominamy tak naprawdę, jak działa technologia na rzecz wierzeń, w to, że ona działa po prostu. Jest dla mnie bardzo niesamowity. I bardzo mi się podoba muzyka towarzysząca nam właśnie z Warhammera Mechanicusa, którą serdecznie polecam obczaić. Świetna gra strategiczna właśnie w tym uniwersum, swoją drogą. Natomiast sam starter, bardzo fajna, skompresowana historia, nie wymagająca dużo od graczy, wydaje mi się, jakiegoś takiego bardzo, bardzo dużej znajomości samego RPGowania. Dobra na początek dla każdego, mi się wydaje. Jest dość prosty, tym bardziej, że starter też zawęża się do możliwie niewielu kwestii mechanicznych. Zobaczymy, jak będzie wyglądać cała mechanika opisana w całym podręczniku w trakcie może jakichś przyszłych projektów. Natomiast no Warhammer stoi klimatem, stoi opowieścią, także dobrze się grało. No, jeśli chodzi o świat, to tak, Warhammer jest większy niż każdy inny science fiction, jest po prostu większy, nie mówię, że lepszy, tylko po prostu większy. Cokolwiek masz w innym science fiction, tu masz 10 razy więcej, więc klimat jest klimatem. Starter bardzo ładnie, tak jak widziałem te pierwsze strony, bardzo ładnie wprowadza nawet ludzi, którzy nigdy nie zajmowali się Warhammerem, bardzo ładnie opisuje z grubsza, jak wygląda świat, tak żeby właśnie można było szybko wejść. Jeśli chodzi o mechanikę, sama mechanika gry na pierwszy rzut oka wygląda spoko. Rzuty bardzo łatwo się ogarnia. No tutaj akurat starter jest bardzo ograniczony i część rzeczy mogliśmy mniej w mniejszej skali robić. No ale z drugiej strony to jest starter, który dostajemy za darmo właśnie po to, tylko żeby sobie zrobić zajawkę, więc pod tym względem jest bardzo przystępnie napisane i no i wszystko, co potrzebujesz do takiej krótkiej sesji, jak najbardziej tam jest. Co do dalszych losów, no ja się nie mogę doczekać stworzenia pełnowymiarowej postaci.
No tak, i słuchajcie, ode mnie parę słów, bo trzeba było to przeczytać, trzeba było to zrozumieć, co tam się dzieje, tą historię, to wszystko. Jeśli chodzi o sam starter, jest bardzo spoko. W sensie na 6 stronach A4 jest w bardzo prosty sposób opisane to, co się dzieje, o czym to jest, nie? Że jest sobie jakiś system, jest jakaś wyrwa, stamtąd wychodzą różne rzeczy, stamtąd pojawiają się różne rzeczy, jest ludzkość, która zdominowała kosmos w pewien sposób i jakby utrzymuje władzę na różnych frontach. Są specjalne osoby, specjalni ludzie, jest jakieś wojsko, jest osoba, która tym wszystkim rządzi, Bóg Imperator, tak? No i jest święta Terra, na której on, czyli nasza Ziemia, pierwotna planeta, na której on rezyduje i jakby roztacza swój blask nad całym ludzkim imperium. Więc to jest w bardzo taki przystępny, fajny sposób pokazane, jak ten świat wygląda. Następnie na sam koniec startera jest skrócona część związana z kartami postaci. I to mnie jako mistrza gry ciutkę bolało, że nie dostaliśmy kart postaci pełnowymiarowych do startera. Że nawet ci bardziej zaawansowani gracze, którzy chcieliby ograć sobie ten starter, żeby zobaczyć ten system, są ograniczeni po prostu tutaj przez ten. Może fajnie by było po prostu dołożyć jako dodatkowy plik do tego startera, że hej, tymi postaciami możecie zagrać, nie? Jakby, jak jesteście bardziej doświadczonymi graczami. To mogłoby być spoko, żeby coś takiego dołożyć. Niemniej starter jest napisany w taki sposób, że niedoświadczonego mistrza gry i niedoświadczonych graczy prowadzi za rękę. Wchodzicie do jakiegoś miejsca, jest opis tego, opis kto tam jest, co oni wiedzą, co wam może przekazać. I proponuje, jakie rzuty i na jakie cechy gracze mogą sobie rzucić, żeby zdobyć informacje, które są im przydatne, żeby pójść dalej. Scenariusz jest liniowy, nie ma co tutaj ukrywać, ale to dobrze, w sensie to dobrze dla startera, bo pokazuje fajną, zwartą historię i to, jak często momentami gdzieś to jest, są zawiłe po prostu te rzeczy. Co do mechaniki, jeśli chodzi o starter, jest bardzo prosta. Rzucamy tylko kaszustkami, to jest super. 4, 5, 6 to są sukcesy, gdzie szóstka liczy się podwójnie, więc też bardzo fajnie. Mechanika liczenia obrażeń i trafienia też wydaje mi się bardzo dynamicznie to wchodzi, tak? Rzucasz czy trafiasz, trafiłeś, super. Obrażenia minus odporność, nadwyżka wchodzi w żywotność. Więc też bardzo fajnie. Wydaje mi się, to mi się też bardzo podobało, że to było szybkie, dynamiczne. Tak, w sensie akcja była wartka. No, szczególnie, że patrzcie, walczyliście czworo na 15 osób. To prawda, to były zwykłe obdartusy i generalnie dość gówniani wojownicy. Natomiast jedno, dwa uderzenia, dokładnie tak, jakbym sobie to wyobrażał, będąc takim Space Marinem, że ja się nie czułem się potężny. Tak, że czujesz się kurwa koksem, po prostu wchodzisz tam, miecz, bolter i idziesz dalej, nie, fontanna krwi, po prostu ty wychodzisz w tym momencie już cały na czerwono, a nie cały na biało, więc tak bym sobie to wyobrażał, będąc taką osobą, nie? No, wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny i wartki system i godny polecenia, nie? Mnie się dobrze w to grało. No, tak, polecam, tak powiem. Myślę, że z tego miejsca można też już coś zapowiedzieć. Tak, no jako, wing, że... Wing, wing. Jako, że nam się spodobał starter, będzie mini kampania osadzona w tym systemie, autorska, którą wymyślimy wspólnie z graczami, zrobimy sobie karty postaci, może nawet nagramy filmik, w którym robimy te karty postaci, tak żebyście mogli zobaczyć, jak się tworzy karty postaci w Warhammerze Wrath and Glory. I co? Kampania będzie miała 4-5 odcinków, więc zobaczymy,
Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No i co? No i... Kurczę, czekajcie. Zapraszamy. Zapraszamy. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz, jak wam się podobało. Zostawcie lajka. Jak nie, to napiszcie dlaczego. Więc komentarz, lajk, subskrypcja, dzwoneczek, tego typu rzeczy. A jak wam się podobało, też napiszcie. I dlaczego? Tak, no, dokładnie. Więcej komentarzy, proszę. Jak nie jesteście zdecydowani, to też ci napiszcie. Tak, o. Generalnie powiedzcie, napiszcie, co, czemu się wahacie, co było fajne, co było niefajne, dawajcie znać. No. Feedback tak, miło feedback. Oczywiście. A poza tym zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku Naturalne20. Zapraszamy również do naszego Patronite'a, jeżeli wam się podobało, jeżeli chcielibyście może więcej takich materiałów albo jakichś innych i macie pomysł na to, co moglibyśmy zrobić. Zapraszamy na naszego Patronite'a, również Naturalne20. Nasz Discord też całkiem sporo się tam ostatnio dzieje. Dużo memików wrzucamy, rozmawiamy sobie na temat rzeczy. Więc tam też zapraszamy. Tak, no i co? Koniec reklam. Koniec reklam. Dziękujemy i żegnamy się z wami w dniu dzisiejszym.